Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku na moim kanale Beniukosek 15 chcę wam powiedzieć, teraz będziemy szli na rybołowienie magnesem. Czyli będziemy łowić ryby i magnesem, pokażę wam. Tam takie krzesełko, zapytacie się pewnie, pomyślicie pewnie, że dla mnie, ale nie, to jest dla waszej kamery. Bo nie będziemy łowić na pomoście, tylko na wykopie, żeby na magnes łowić. To nie jest taki profesjonalny, jest mój wujak 3 lata temu po prostu wykręcił tu dziurę, zawiązał sznurek, więc tutaj nie ciągnie, ale tu góra i dół ciągną, więc no, odłożę. No mam tak, papier, bidon i rękawiczki, dobra. Idziemy teraz do garażu po resztę rzeczy. Przez chwilę miałam zawał, myślałam, że z 9 minut się nagrało przez środek. Bierzemy wędkę. Tą wędkę na spinning. Pewnie jakoś ja też uważam, że słabej jakoś. Nie musicie pisać w komentarzu. Bierzemy jeszcze tą siatkę i jeszcze całe pudełko. Zaraz się po to wrócimy. Trasy nie zobaczycie. Tu ją. Trasy nie zobaczycie, bo ja nie wiem, jak ja się zabiorę z tymi rzeczami. Jeszcze. Bo pudełko na spinning i potem widzimy już dopiero na miejscu. Już to zaniosę. No to pa. Widzowie, prowadzimy powoli. Na magnesie na stówę coś jest. Na przykład glony. O, proszę. No na przykład glony, no. Tak jest mądre. No, glony są i to mocne. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say. Bo Władek uważa, że współpraca, czyli green screen. Chciałem taki fajny film nagrać. Oczywiście dałem kontakt do tego kanału. To jest kradzież filmu. Odnieście się w komentarzach, bo ja nie wiem, czy on ma rację, czy nie ma racji. On mówi, że jest. Jest. Dobra, to ja już robię zestaw. Więc wypatrzcie, co tu jest. Normalnie grill. Władek! Ej, tu grill leży! Taki duży, działający! No bo ma kółka i nie są rozwalone. Chodź, zobacz. Co? Dobra, no. Bo jak nie zdziałające, to bierzemy razem na złom. Pół moje, pół twoje, bo znalezione. Ty zawieziesz, a ja pół dla mnie, bo znalazłem. Pasi. A co dla ciebie? Pół zarobku dla mnie, pół dla ciebie, bo ty zawieziesz na złom, a ja znalazłem. A więc... ja już go dawno widziałem, możesz go sobie wyciągnąć i zawieźć. A to mi się nie chce. Dobra, to jak będę kiedyś jechał na złom, to zabiorę. Idziemy na pomost. Władek bierze grilla. Mówią do mnie Sigma. Jest grill. I faktycznie grona na działające dwa kółka. Połóżmy normalnie, tak jakby było. Będziemy go tak wieźli. Oprócz wielkiej dziury w środku. A co jednak nie. Jesteśmy już na pomoście prawie, że. Ładnie te listki leżą. Wy tego nie widzicie tak ładnie jak ja. Idziemy. Na pomościk ten. Powiem wam taką ciekawostkę, na tym pomoście kiedyś byłem już na nocce nawet. Może w tym roku w wakacje będę jeszcze raz. Nie wiem, ale się rozłożę na pewno. Nie tam, tylko na pomoście się rozłożę.
No mam mały w miarę namiot, jedna osoba, gdzie git. I Terko też widzę, ja teraz zapauzuję, bo boję się, że ktoś może być. Nikogo nie ma, możemy iść. Tu była kiedyś taka przystań dla łódek, ale już tego nie ma. I tutaj jest pomościk. Jak to wygląda? Widzę, że zima. Oj, widać, że zima się zbliża. Oj, widać, widać. Wody jest malutko. No cóż by powiedzieć. Żeby ucichają, no. Da, ja już wracam. Dopiero musiał was trzymać. Pójść na moją rękę. Raczej nie widzicie, jest cała odmarznięta fioletowa. No ja mam większy problem. Dobrze. Widzowie. Niemcze robię ze swoim życiem i czemu nie nagrywam ten film? Chyba dlatego, żebyście dali mi łapkę w górę. Jak nie dacie łapki w górę, to was znajdę. Dobra, nieważne. I suba też musicie dać. Będę dość. Jak nie będzie tu 10 osób pod tym filmem i 20 wyświetleń, 20 lajków, to nigdy już nie robię filmu z ryb. Okej? Okay? Ale wiesz, Kostek, że możliwe jest, że... Że? Film obejrzy mniej niż 20 osób i wtedy na pewno się nie wbije. No dobra, jak będzie taki wynik, no to... Ale najważniejsze, że będzie dużo, jak będzie wyświetlenia, też będzie git. Tak właśnie to wygląda, patrzcie jak tu ładnie jest klimatycznie, ale jest zimno, jest minus 2 stopnie, odczuwalne minus 6 stopni, mam dość, jest, a jest wiosna, jest jesień ledwo, nie ma jeszcze nawet zimy, nawet grudnia nie ma, jest dopiero początek listopada, ja się cieszę, może będzie w zimę dużo śniegu, no ale powiem wam, że zmieniamy stanowisko, właśnie idę po drugą partię rzeczy i się robi naprawdę niefajnie, zimno, słońca nie ma. Ja niedługo jadę na imieniny kuzyna, więc niedługo będę się zwijał. Nie wiem jak kolega Władek z kanału Fion 7-metowy. Czasem mnie wkurza, czasem jest git, więc możecie sobie obejrzeć jego kanał. Linka wam nie dam, bo nie potrafi. Jak wiecie jak to zrobić, to mi napiszcie. Chcę się rozwijać, więc jakby... No to bym był wdzięczny, jakbyście wiedzieli i napisali. Czemu ja mogę trafić tego złapać, tego sznurka? Ja już muszę kończyć, bo jakiś pan do nas przyszedł tam i nie chce go nagrywać. My już kończymy. Siadam na rower i jedziemy. No to do następnego.